Witam bardzo serdecznie, z tej strony pan tutaj w kolejnej dawce informacji, przecieków czy plotek na temat najnowszego Need for Speeda, który ma wyjść już w tym roku. Na samym początku oczywiście przypominam, że jeśli chcecie więcej tego typu odcinków, łapka w górę, dobrze jest tę aktywność wzbudzić. Krótka reklama i przechodzimy do treści odcinka. Eneba.com ma dla was specjalną promocję w kolaboracji z PayPalem. Wybierając płatność PayPal i korzystając z kodu 10PayPal zyskacie 10% zniżki dla wszystkich cyfrowych gier na tej stronie. Jest to pierwsza specjalna super kampania z PayPalem, która będzie aktywna do 4 lipca 2022 roku, także śpieszcie się i kupujcie gry taniej z tym kodem. Jeśli chcecie skorzystać z tej promocji i dodatkowo troszkę mi pomóc, wbijajcie na stronę z linku podanego w opisie. Źródłem moich informacji, a raczej źródłami będzie strona Need for Speed Polska oraz przykładowo Reddit Need for Speeda. Będę miał też kilka swoich własnych tutaj domysłów czy różnych dodatków, o których opowiem. Natomiast co już możemy być pewni, że w tym roku dostaniemy Need for Speeda, no i że najprawdopodobniej wyjdzie on w listopadzie. Więc w drugiej części lipca możliwe, że już będzie zapowiedziany. Jest mowa też o FIFA czy Skate'cie i prawdopodobnie FIFA, jako że wychodzi we wrześniu, na początku lipca zostanie już zapowiedziana, a potem dostaniemy najprawdopodobniej ze Skate'em właśnie Need for Speeda. Więc sytuacja jest taka, że te wszystkie informacje podchodzą od Toma Hendersona, który zawsze leakował jakieś informacje, właśnie był takim insiderem. Najprawdopodobniej również nazwa nowego Need for Speeda to Need for Speed Unbound. I teraz Unbound kojarzy mi się z Ridge Racer Unbounded i Unbound może być tłumaczone w różny sposób. Moim zdaniem szansa jest też na Unbounded, natomiast Unbound jako przymiotnik może oznaczać rozwiązany, uwolniony. I tutaj nie chodzi oczywiście o rozwiązanie jak sznurówki i nie chodzi o uwolnienie czy zwolnienie, jakby spowolnienie, tylko chodzi o uwolnienie z jakiegoś podtrzasku, z jakiegoś, nie wiem, uwolnione z więzienia na przykład, albo uwolnione, nie wiem, ptak z klatki, coś w tym stylu. No i też jest szansa bardzo duża na unbounded, czyli bezgraniczny, bezkresny. I tu chodzi o przestrzeń. Natomiast tak, jest duża szansa, no jak już dochodzi do leaku jakiejś nazwy Need for Speeda, to zazwyczaj ona się sprawdza. Czyli jak już teraz mamy jakiś wyciek, że no niby jest to właśnie unbound, to bardzo możliwe, że unbound, unbounded, albo nie wiem, coś w stylu unbind, no coś na pewno w ten sposób będzie z tym InfoSpeedem ułożone, dlatego że po prostu zazwyczaj to się sprawdza, ja jestem tego już przekonany patrząc na zeszłe lata. Istnieje jeszcze szansa, że to nie jest jakby pełen tytuł gry, tylko gdzieś tam oni mają u siebie, nazywają to unbounded czy unbound, a sytuacja będzie tak, że ten tytuł zostanie przerobiony, zmieniony, natomiast no jak już wiemy, po prostu zazwyczaj jest tak, że to się sprawdza, więc szansa, nie wiem, 99%, że będzie Need for Speed Unbound. Unbounded to jest po mojemu. Z tego co również wiemy, zachowane są te elementy anime. I teraz uspokoimy się i powoli sobie pomyślimy na tym, jak mogłoby to wyglądać. Ogólnie w grze mają być cutscenki, cały przebieg tych cutscenek i postaci, które w nich się znajdują, mają nawiązywać do stylu bohaterów z serialu The Boondocks. I teraz sytuacja jest w ten sposób zachowana, że już mieliśmy coś takiego w Need for Speedzie i mieliśmy to przede wszystkim w Need for Speed Underground 2, w którym na cutscenkach mieliśmy komiksy. No i te komiksy właśnie były w takim stylu, kiedy anime, czy jakieś, znaczy mangi bardziej, bo anime to jest jakby film, znaczy to jest wideo, a manga to jest taki komiks, nie? Związany z anime. W sensie, no manga to jest japoński komiks. O, może w ten sposób to ujmijmy, choć pewnie samo pojęcie jest troszkę szersze. No ale zostańmy przy tym, że mamy tu mieć tego typu właśnie postaci i to wygląda w porządku, dlatego że jak wiemy, większość gier samochodowych teraz leci w realizm. No i kiedy te gry samochodowe lecą wszystkie w realizm, to wszystkie są robione jakby w jeden sposób, znaczy wszystkie w jeden sposób są rozwijane i właściwie one są po prostu już nudne. Jak ciągle idzie się w fotorealizm, to już to ludzi nudzi, jakby, no, ale się zrymowało. Jakby ludzie już mają dość, już dziękujemy bardzo, chcemy teraz coś nowego, chcemy coś świeżego, chcemy coś, czego jeszcze nie dostaliśmy, no więc bardzo możliwe, że dostaniemy właśnie w ten sposób, że będą te elementy anime połączone z fotorealizmem, czyli na przykład samochód będzie jechał, będzie miał te takie paski ze świateł przy dużej prędkości, kiedy będziemy wchodzić w draft, tak jak na przykład w Need for Speed Carbon, czy w innych różnych częściach, typu na przykład Carbon of the City, czy jakiś Need for Speed Nitro, właściwie w wielu Need for Speedach było tak, że wchodząc w drafting mamy te takie paski nad samochodem, czy nawet jeżdżąc po prostu w kanionie szybko mieliśmy te paski, podczas driftu i tak dalej. W momencie wchodzenia w poślizg też spod kół nie będzie wydobywał się taki zwykły dym, tylko może być to taki komiksowy dym, który wygląda zresztą bardzo podobnie na tych przeciekach
wynikach z alfy tego nowego Need for Speeda. No i tu gdzieś jeszcze u mnie w głowie pojawia się szansa, że będą to na przykład efekty podczas zderzenia, czy efekty podczas niszczenia samochodu, czy jakieś płomienie, ogień z wydechów, może podczas dodawania nitro będą specjalne efekty. I to ma sprawić, żeby ten nowy Need for Speed był świeży po prostu, nowszy, lepszy może niż to, co dostawaliśmy do tej pory. Natomiast nie mogę się wypowiedzieć jeszcze, no bo nie wiem tak naprawdę, czy to jest do końca sprawdzone, ale skoro ciągle te informacje są powielane, to musi to mieć jakiś sens. Kolejna informacja jest związana z trybem spotkań w grze, z karmitami, które mają się odbywać w nowym Need for Speedzie. Były tego typu rzeczy w Need for Speed 2012, w Most Wanted, no i jest szansa, że zostanie to powielone, ponieważ na tym leaku, który wam pokazywałem, w którym jest Ferrari FXXK, była taka niebieska ikonka, która ona miała oznaczać właśnie te spotkania samochodowe, Driver Meets. I bardzo możliwe, że to będzie właśnie podobne do Most Wanted 2012, albo coś w stylu Forza Horizon 2 i 3. To jest bardzo ciekawe, można w ten sposób to ująć, ale nie mamy pewności, nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądało. Wiemy jednak, że możliwe multiplayer, jeśli chodzi o spotkania, będzie bardziej rozbudowany. To znaczy, będziemy mieli więcej opcji spotkania się z większą ilością graczy chociażby. Znaczy, mam nadzieję, że będzie ich więcej niż 12, to by było super, ponieważ mógłbym się widzieć ze swoimi widzami chociażby, robić jakieś karmity, no i też to by było bardzo klimatyczne. Jeszcze jedną dość ciekawą kwestią ma być ruchomy pociąg w grze. No i ruchomy pociąg może oznaczać wszystko. Mówimy tu oczywiście o lokomocji, o lokomotywie, o możliwości przemieszczania się. No i ten pociąg ma jakieś tam mieć znaczenie. Jak dobrze wiemy, w serii gier Forza, jeśli mamy ten otwarty świat, no to zawsze gdzieś tam te pociągi są. To znaczy, nad pociągiem można przeskoczyć, nad pociągiem można przejechać, z pociągiem można się zderzyć i tak dalej, i tak dalej. Było coś takiego w Undergroundzie, że w momencie, w którym przejeżdżaliśmy sobie po trasie, robiliśmy wyścigi drag chociażby, to mogliśmy przeskoczyć pociąg, albo tam jakieś różne tego typu rzeczy, czy wyprzedzić zanim on wjedzie na trasę. Natomiast, no jak wiemy, nowy Need for Speed na pewno będzie miał otwarty świat, więc taki pociąg może być po prostu pociągiem, który będzie sobie gdzieś tam jeździł, będzie mógł nam przeszkodzić na trasie. No bo przecież są też takie możliwości, że będzie się to odbywało w mieście, w którym będą tory po prostu. Te tory będą się zamykać, będzie trzeba jakoś to ominąć, no jest taka szansa. Jest szansa, że będzie dotyczył danej części gry, to znaczy danej części fabuły, że będziemy przechodzić grę i gdzieś ten pociąg będzie coś znaczył. No raczej nie będziemy robić drive-by, ale nie wiadomo, co to może być. Natomiast no nie jest to ani dobra, ani zła informacja. W grze będzie pociąg. Tak, drodzy Państwo, będzie pociąg. Co z nim będziemy robić? Dopiero dowiemy się wkrótce. Więc tak naprawdę EA nie powiedziało nam nic, tylko przecieki gdzieś tam wewnętrzne pokazały nam, że jest szansa na te właśnie rzeczy, o których wam dzisiaj opowiedziałem. Są dość ciekawe, nie ma tu nic nadzwyczajnego, oprócz tego, że mamy nazwę i ta sama nazwa może mieć jakieś głębsze znaczenie. To znaczy, jeśli wzięlibyśmy Unbound jako uwolniony, to znaczy, że może bohater, który na przykład będzie w tym Need for Speedzie jakby główną postacią, może on na przykład był zamknięty w więzieniu. Po którymś Need for Speedzie to już byłoby naprawdę super, że wiecie, zostaliśmy złapani, no i teraz musimy uciekać, jakby zaczynać nową karierę, choć tego typu rzeczy no już też mieliśmy. Więc powiedzmy sobie, że jesteśmy uwolnieni. Albo musimy się uwolnić, na przykład wykonując misję dla policji, albo gdzieś pod przykrywką. No jest mnóstwo sytuacji, które możemy rozważać. Jak dobrze wiemy, patrząc sobie po nazwach Need for Speedów, bardzo często ich znaczenie przekładało się na to, co działo się w grze. Czyli obecnie mając Unbound, czy Unbounded, bo ja też sobie gdzieś tu jakby tak zakładam, że jest szansa, dlatego że na przykład nawet jeśli oni zapisywali sobie, nie wiem, exeka gry NFS Unbound, no to może chcieli skrótem, no nie, czy coś w tym stylu. Jakby zawsze to Unbounded może mieć drugie znaczenie, czyli albo będziemy uwolnieni, czy rozwiązani, może rozwiążemy jakiś pakt, czy coś w tym stylu, może właśnie spod tej przykrywki wyjdziemy, a może właśnie przestaniemy z kimś współpracować. Natomiast bezgraniczny i bezkresny to może również mieć super odzwierciedlenie w fabule, dlatego że możemy mieć mnóstwo możliwości, w którą stronę gra może pójść i wątpię, jakoby fabuła nawiązywała do jakiegokolwiek anime. To nie będzie tak, że wchodzimy w Forspeeda i tam mamy Initial D. No nie, Initial D ma swoje własne gry zresztą, tylko nie za bardzo dla nas na Europę, ale tak, są gry Initial D, tak jak są gry Fast and Furious na przykład, więc nie będzie Need for Speed Initial D, nie będzie Need for Speed Anime, nie będzie się tak nazywał i nie będzie Need for Speed, którym będziemy jeździli cartoon samochodami, ale będzie Need for Speed, który będzie miał nawiązania
Może tylko stylistyczne, a nie jeśli chodzi o fabułę. Żadnych nowych informacji tak naprawdę od siebie nie mam, tylko kilka takich uwag. A co wy o tym sądzicie? Od tego macie oczywiście komentarze. Dajcie znać, jakie jest wasze zdanie, czego oczekujecie, czy czego może wy się spodziewacie. Może coś pominąłem, więc też miło będzie, jeśli oczywiście powiecie coś swojego nowego. Może akurat podyskutujecie w komentarzach. To ode mnie na tyle dzisiaj, bez kamerki, bez mojej twarzy, ponieważ no nie czuję się najlepiej. Też jest mega gorąco i lepiej to będzie wyglądało z czymś innym niż moja twarz przed waszymi oczami. Także dzięki wielkie, niedługo fajne odcinki, fajnie, że byliście, subskrypcje, łapki w górę, dzwoneczki, wszystko co możecie. Widzimy się w następnym. Cześć!